witajcie. Ja znajduję się w Holandii dzisiaj. Znalazłem jakieś opuszczone magazyny. Wiem, że niegdyś były tutaj naprawdę piękne samochody. Magazyny były też wypełnione meblami. Część z nich jeszcze zostało. Zaraz wam pokażę. Jan Paweł II? O proszę. Tutaj na razie widzimy zgliszcza. Większość mebli została już skradziona. Tutaj mamy jeden stół. Zabytkowa kafelka. Gramofon. O, tutaj mamy ciekawe stoły. Ładnie zdobione. Tutaj kolejny. Szkoda, że trafiłem tutaj tak późno. Te garaże były wszystkie tutaj pełne. I to jeszcze niedawno. No nic, no pochodzimy sobie trochę tutaj i zobaczymy, co zostało. Wszystko nieźle zdewastowane. Widać, że wandale też tutaj trafili. Butla. Tutaj wszystko się zapadło i wyrosła bujna roślinność. Magazyny naprawdę są bardzo duże. Tylko szkoda, że puste. Właśnie znajdujemy się w miejscu, gdzie było najwięcej aut. I to naprawdę ciekawe auta. Prawdziwe klasyki motoryzacji. Wygląda jak riksza, tylko taka malutka. Co tu mamy? Troszkę szkliwa. Słonik drewniany. Poziomica. Zobaczcie, jaki ładny kufel. O, szkoda, bardzo szkoda, że tak się spóźniłem. W zasadzie jeszcze parę tygodni temu wszystko tutaj było. Nawet mamy zegar. Albo jego pozostałości. Tutaj też porcelana. To jest jakieś firmy. Bawaria, Germany.
niemieckie. Dobra. Zobaczymy, co tu mamy jeszcze ciekawego. O, tutaj mamy jakiś ładny fotel w stylu Ludwika XVI. Tak zwane lwie łapki. Gramofony. Tutaj więcej porcelany. O, dość ciekawa lampa. Drewniana. Kolejny gramofon. Tutaj mamy biurko. I ławki wyglądają jak kościelne. Widzę, że tutaj jest ich więcej. Kilka drzwi. Szafek metalowych. A to co? Czyżby to był zegar kiedyś? Nie. Chyba nie. Dobra. Przejdziemy się jeszcze kawałek tutaj. Z tego co widzę, to nie będzie tutaj wypasionego urbexu. Widzimy, że dach runął. Ale nie ma tutaj nic ciekawego. Najprawdopodobniej. Nie. Nic tutaj nie ma. Zawijamy się. Sprawdzimy inne miejsce tutaj. Może minęłem coś ciekawego, choć wątpię. Tu jest chyba wyjście główne. Szafa grająca wygląda na szafę grającą. Tak. Można było wybierać repertuar.
Szkoda, że rozwalona. Zobaczcie, jak wygląda to z góry. Kolejny magazyn, bo widzę, że tutaj więcej mebli jest. Tutaj już takie większe szafy. Kredensy nawet bym powiedział. O kurde. Na wypasie. Szkoda, że potłuczone. Mosiężne klamki. O, tutaj mamy ładny kredens. Zobaczcie. Ale zdobienia. Lwy. To chyba powinno być na górze. Tak, na pewno. To jest korona tego całego kredensu. Szkoda, że to się tak marnuje tutaj. Naprawdę fajne meble. Tu kolejna. Tutaj mamy komodę z marmurowym blatem. A tu co było? Łazienka? Może jakaś część mieszkalna? O kurde! Tutaj widzę całkiem fajne mebelki. Zobaczcie tą kanapę. Ciekawe, ile ma lat. Ale naprawdę fajna. Oczywiście już zniszczona. Wilgoć. Tutaj mamy też kilka ciekawych foteli. O kurde. Zobaczcie te piece. Wow. Są naprawdę świetne. Wygląda, jakby ktoś sobie je przygotował do transportu. Takie piece są naprawdę dużo warte. Szkoda, że nie są w całości. Widzielibyście, jak wyglądają. Ja już takie widziałem. A to co? Tu mamy kufer, taki dość spory. O, i kolejny ładny kredens. O, proszę. Zamkniemy szafkę. Wygląda w całości. Tutaj ładna komódka. Też już troszkę zniszczona. Tutaj również komoda. A tutaj co jest? Tu się chyba kończy wszystko. Tak jest. Widzę schody do góry, tylko czy da się po nich wejść?
że się da, tylko trzeba uważać bardziej niż zwykle. Ale jak widzę, nie ma tu nic ciekawego, oprócz dziur, przez które można wpaść na dół. Kaloryfer i wejście na dach. Z chęcią bym wszedł na ten dach, tylko na wprost są działające zakłady. Nie chcę sobie robić kłopotu, dlatego powoli się zawijam. Zajrzę jeszcze w różne zakamarki tych magazynów. Może będzie coś fajnego, co będę mógł wam pokazać. Schody są świetne. No, schody wypasione. Tutaj mamy dach kolejnego magazynu, zarośnięty trawą. Dobra. Tutaj jaka szafa biała. Wyceniona była na 352 euro. No nieźle. Słyszę coś w oddali. Nie wiem, czy nie rozpoczęto tutaj jakichś prac rozbiórkowych. Słuchajcie, coś się dzieje. Muszę to sprawdzić. Tu są jeszcze jakieś drzwi. Wejście na dach. Ale fajne miejsce. Musimy teraz sprawdzić, co się dzieje na zewnątrz. Słyszę jakieś maszyny. Na razie sobie pospaceruję po dachu. A co tutaj mamy? Sprawdzimy to. Słuchajcie, coś się dzieje. Widzę koparkę. Kieruję tą maszyną, ale chyba przyjechali po gruz. Dobra. Muszę po prostu znaleźć inne miejsce, w którym wyjdę.
Spróbujemy jeszcze zerknąć tutaj na wprost. Tu widzę, jakieś magazyny są jeszcze też. Dobra. Na razie musimy wyjść stąd, żeby nikt nas nie zauważył. Tylko zastanawiam się, którędy. Studio nagrań. Tak, wszystko oburzone wytłuczkami, żeby troszkę stłumić dźwięk. Tutaj nawet jakiś sprzęt leży. Dobra. Musimy się stąd jakoś wydostać, niezauważeni. Ludzie wyszli na przerwę chyba. Lepiej, żeby mnie tutaj nikt nie widział. Różnie mogą zareagować. Dobra. Dach jest bardzo ciekawy. Tu widzę jeszcze jakiś ciekawy stolik. Dwie łapki. To jest blat. Dobra. Nic, muszę kombinować, jak stąd wyjść. Czyżby już przestał pracować? Brał to coś i odjechał. Dobra, to jest dobry czas, żebym stąd wyszedł. Tutaj mamy kolejną szafę. Całkiem fajna.
dotarliśmy do części magazynu, w którym trzymano części do tych wszystkich samochodów, które tutaj były. O kurde, ile tego tu jest? Opel Ascona. Ford Fiesta. Zobaczcie, wszystkie lampy są podpisane. Tutaj mamy już lusterka. Ford Escort. Jak widać, nie zdążyli wszystkiego wysprzątać. Zostało bardzo dużo różnych lamp. Volvo 440. Kurde. To są dość stare lampy. Zobaczcie, ile tego jest. Pełne regały różnych lamp. O kurde, one się nie kończą. Dla kogoś, kto prowadzi sklep z częściami, tu by był prawdziwy raj. Ile tego jest? Idziemy dalej zobaczyć, co znajduje się tutaj. Kolejne meble. Zachowała się nawet maszyna Singera. Ciekawe, czy jeszcze jest w środku. Nie. Maszyny już nie ma. Tutaj pusto już. Tutaj najprawdopodobniej naprawiano te auta. Podnośniki są. Miałem iść do wyjścia, a okazało się, że troszkę zabłądziłem i bardzo dobrze. Dzięki temu mogę wam to wszystko pokazać. Czyżby tu było jakieś biuro? O, ja byłem w tamtym oknie i pokazywałem wam tutaj tą koparkę. Tylko gdzie ona znikła? I za ile wróci? Biurko. Coś mamy na wprost jeszcze. Tutaj szafeczka. No. Tutaj już nic nie ma. Baniaki. I muszę w końcu znaleźć wyjście. Gdzieś tutaj było, bo wiem, że przechodziłem tutaj, tylko nie zauważyłem wtedy tego magazynu z lampami. Zauważyłem schody do góry. Zerknijmy jeszcze, co tam jest. O kurde,
dalsza część magazynu. Zobaczcie, ile tego tutaj jest. Regały aż się uginają z ciężaru lamp. Są też tutaj lusterka, kołpaki. Zobaczcie, wszystko ładnie posortowane. Fiat, Mitsubishi, Mazda. Kurde. Ile tego jest? Pożar. Ale komin. Jakby nie było tutaj takiego przypału, to z chęcią bym sobie tam wszedł. Pożegnamy się już z tym miejscem. Dobra, widzę, że nie jestem tutaj sam. Nie wiem, kim był ten pan, ale wiem, że muszę stąd spadać. Słyszę koparkę. Słychać pracującą koparkę. Dobra, robi się tutaj tłoczno. Nie ma co czekać. Zawijam się stąd. Mam nadzieję, że eksploracja wam się podobała i że będziecie mnie częściej odwiedzać. A teraz kończę już powoli eksplorację i widzimy się znów za tydzień lub po prostu w niedzielę. Zobaczymy, czy coś nagram ciekawego jeszcze. Jeżeli będę miał nadmiar materiału, to widzimy się w niedzielę. Nigdy mnie tu nie było. Zawijam się. Na razie. Trzymajcie się.